Dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Czas wakacyjny trwa. Ja już byłem na rekolekcjach w Szymanowie u sióstr niepokalanek cały tydzień. Rekolekcje skończyły się ślubami wieczystymi złożonymi przez dwie młode siostry zakonne. Jak siostry się modliły, serce mi rosło, widząc, jak te kobiety przed Chrystusem szukały nieustannie trwania w darze wierności i miłości. A ja spędziłem ten czas także w pokoiku gościnnym w kapelanii, w którym była przyklejona do ściany tabliczka. Z tego pokoju korzystał w lutym 1956 roku ksiądz profesor Karol Wojtyła. Nawet jednej nocy mi się przyśnił. Przeszedł obok mnie i był w doskonałej formie. Z tym wspaniałym, legendarnym swoim głębokim, donośnym głosem. Nie jest źle. Idziemy naprzód. Zanurzmy się w tę liturgię. Niech do nas mówi dzisiaj Duch Święty. Niech nas uzdalnia do tego, żeby wyznawać i uwielbiać Chrystusa Zmartwychwstałego. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus przywołał do siebie 12 i zaczął rozsyłać ich po 2. Dał im też władzę nad duchami nieczystymi i przykazał im, żeby nic z sobą nie brali na drogę, prócz laski, ani chleba, ani torby, ani pieniędzy w czosie. Ale idźcie obuci w sandały i nie wdziewajcie 2 sukien. I mówił do nich: gdy do jakiegoś domu wejdziecie, zostańcie tam, aż stamtąd wyjdziecie. Jeśli w jakimś miejscu was nie przyjmą i nie będą was słuchać, wychodząc stamtąd, strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo dla nich. Oni więc wyszli i wzywali do nawrócenia. Wyrzucali też wiele złych duchów, a wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali. Oto słowo Pańskie. Niech słowa Ewangelii zgładzą nasze grzechy. Chciałbym zwrócić waszą uwagę na pewną okoliczność, pewną datę, jubileusz, który będziemy dokładnie obchodzić za 10 dni. To było 25 lipca 1968 roku, a więc mija 50 lat dokładnie, pół wieku. Kiedy papież Paweł VI, odważny papież, ogłosił encyklikę Humanae Vitae o etyce seksualnej, o małżeństwie, o sztuce przekazywania życia. I ta encyklika wywołała ogromną burzę. Ataki z zewnątrz, ze strony świata zewnętrznego, co może nie musiało dziwić za bardzo. Świat już wtedy rozstawał się z chrześcijańską wizją mężczyzny i kobiety. To było serce kontestacji też wywołanej rewolucją neomarksistowską, rewolucją seksualną 68 roku. Też pojawiła się ogromna kontestacja, która wywołała wiele zamieszania, wiele bólu wewnątrz świata katolickiego, chrześcijańskiego. Z różnych stron docierały do Watykanu protesty ze strony środowisk uniwersyteckich, którzy poddawali analizie dokument papieski, wystawiali mu 2 ze znajomości współczesnej teologii
Były także środowiska, zjazdy świeckich katolików w Belgii, w Holandii, w Niemczech, Katoligentagi, które domagały się, że po takim dokumencie skandalicznym papież powinien właściwie tylko złożyć dymisję, wycofać się. Także różne konferencje episkopatów ogłaszały na przykład deklarację niepodległości. W Holandii, w Austrii, w Niemczech, w krajach Ameryki Południowej. Tłumacząc ludziom, że dzisiaj już jesteśmy nowocześni, jesteśmy dorośli. Nie musimy jak dzieci słuchać się rodziców czy nauczycieli. Nie musimy już wsłuchiwać się w głos Kościoła czy papieża. Możemy kierować się swoim własnym sumieniem, swoim własnym odczuciem. Fakt jest, że papież Paweł VI więcej już, mimo że jeszcze był 10 lat na tronie Piotrowym, nie zdecydował się napisać żadnej innej encykliki. Nie chciał narażać w podobny sposób autorytetu urzędu Piotrowego na szwank, na cierpienie, na pogardę. To się zdarzyło 50 lat temu w sercu rewolucji obyczajowej, rewolucji seksualnej. Papież Paweł VI nie wprowadził niczego nowego tą encykliką. On tylko podtrzymał całe 2000-letnie nauczanie chrześcijaństwa, Kościoła, Biblii na temat ludzkiej seksualności. Dlaczego to było tak ważne? Dlaczego seksualność okazała się tak istotna, dzisiaj jest też tak ważna? Dlaczego została wzięta też na sztandary przez neomarksistów? Dlaczego dzisiaj rewolucja 68 roku cały czas się kontynuuje? Ja mam przekonanie, że mamy dzisiaj do czynienia jakby z drugą falą uderzeniową rewolucji seksualnej. Dzieje się pewna rewolucja, która jest w gruncie rzeczy de facto rewolucją ateistyczną. Wczoraj była kolejna rocznica zburzenia Bastylii, która dała początek wybuchowi innej rewolucji, tamtej we Francji. Tamta rewolucja przyniosła morze, ocean krwi wylany z powodu mordowania kapłanów, proboszczów, sióstr zakonnych, gwałty, zamienianie kościołów w stajnie dla koni, burdele. Tych kapłanów, którzy, czy zakonników we Francji, którzy nie chcieli przyjąć ateistycznego credo, albo zabijano, albo wywożono statkami na wyspy, gdzie były kolonie karne, gdzie ginęli, umierali, oddawani krwawym szaleńcom. Tak się zaczęła wielka rewolucja ateistyczna, która potem się kontynuowała poprzez rewolucję bolszewicką i przyjęła w tej chwili kształt bardziej subtelny, wydawałoby się bardziej cywilizowany, na wyższym poziomie. Nikt nikogo nie morduje, nikt nikogo nie wprowadza do więzień, nikogo nie wyrzuca. Natomiast rewolucja się kontynuuje. Mówię o tym dlatego, że z jednej strony jest ta data, encyklika Humanae Vitae, w której papież Paweł VI powiedział, że małżeństwo, które jest trwałym, nierozerwalnym węzłem zawartym między mężczyzną i kobietą, stanowi bazę, podstawę do budowania rodziny. I małżonkowie są zaproszeni do tego, żeby być świadomymi współpracownikami Boga, żeby mogli budować swoje szczęście na ziemi, odpowiadając na zamiar Pana Boga, który jest pełen miłości. A ten zamiar tkwi gdzieś głęboko w naszej ludzkiej seksualności. Bo fakt, że my jesteśmy boskiego pochodzenia, nie jesteśmy ludźmi przypadku, nie jesteśmy tylko wytworem ewolucji. Fakt, że jesteśmy boskiego pochodzenia, że jesteśmy stworzeni przez Boga, ten fakt został umiejscowiony, uwieczniony gdzieś w najgłębszych warstwach naszego istnienia. Jak powiada Pismo Święte, Bóg stworzył nas na obraz i podobieństwo swoje. Wszyscy nosimy obraz Boga. A co to oznacza obraz Boga? Że zostaliśmy stworzeni jako mężczyzna i kobieta. My dzisiaj natomiast jesteśmy w zderzeniu, w pewnej konfrontacji
Zresztą mówił o tej konfrontacji już papież Jan Paweł II jeszcze wcześniej. Jako kardynał Wojtyła wyjechał do Stanów Zjednoczonych w 1977 roku, rok przed swoim wyborem. Tam było wiele spotkań amerykańskich i tam, ciekawe, Karol Wojtyła mówił o rychłym, niechybnym zderzeniu. Jak on sam mówił, między Kościołem i antykościołem, między Ewangelią i antyewangelią. To samo powtarzała też Maryja z Fatimy poprzez siostrę Łucję. Odsłonił to niedawno kardynał Carlo Cafarla, który był współpracownikiem bliskim papieża Jana Pawła II, jeśli chodzi o obronę małżeństwa i rodziny. Mówił, że siostra Łucja napisała mu w liście, jakoby usłyszała od Maryi, że dojdzie do zderzenia między Królestwem Chrystusa i Królestwem Szatana i dokona się to na poziomie, na polu małżeństwa i rodziny. I będą bardzo cierpieć ci, którzy będą walczyć w obronie godności małżeństwa i którzy będą zabiegać o jego świętość. Patrzcie, jak się zbiegają daty, jak wystarczy tylko czytać fakty. W tym tygodniu niektóre środki masowego przekazu, tylko niektóre podały, że doszło do wielkiego spotkania we Francji teraz loży, francuskiej loży masońskiej, Wielki Wschód i wielkiego mistrza tej loży masońskiej razem z niektórymi wiodącymi organizacjami lewicowymi. Walki o prawa człowieka, o prawa równościowe, walki z dyskryminacją, a tak naprawdę skoncentrowane dzisiaj na drugiej fali uderzeniowej rewolucji seksualnej miałoby to być jakby drugie śmiertelne pchnięcie, które ma doprowadzić w swoim zamierzeniu do ostatecznego oderwania człowieka od Boga, żeby człowieka pozbawić tej boskiej religijnej genealogii, żeby można było zastosować pewną opcję zerową. Zaczynamy od nowa. Teraz my przejmujemy inicjatywę. Teraz my sami bierzemy swoje sprawy we własne ręce. I sposobem na urzeczywistnienie tego jest przedefiniowanie ludzkiej seksualności. To były sny właśnie wielkich marksistów, rewolucjonistów, wielkich ateistów początku XX wieku, które są powoli wprowadzane w życie. Już w 1922 roku doszło do spotkania w Instytucie Marksa i Engelsa pod przewodnictwem Władimira Lenina w Moskwie. I tam spotkali się niektórzy przywódcy rewolucji bolszewickiej z niektórymi filozofami. Już tam doszli do wniosku, że nie da się ateizmu bolszewickiego, ateizmu komunistycznego wprowadzić tylko i wyłącznie metodami represyjnymi, na siłę, politycznymi, jedna partia, jedna przyszłość, jeden kierunek myślenia. Ale trzeba wprowadzić, uruchomić drogę alternatywną. Tam wtedy doszli do wniosku, że żeby rozwalić cywilizację chrześcijańską, biblijną, trzeba odblokować ludzki instynkt seksualny. Czyli doprowadzić człowieka do całkowitej dowolności w korzystaniu ze swojej seksualności, do lubieżności. Niech się wydobędzie duch nieczystości. Niech nas wszystkich obryzga, zabrudzi. Niech nam wszystkim wywróci w głowach. Niech nas upoi. Niech człowieka uszczęśliwi. Niech człowieka uskrzydli. I mamy dzisiaj to, co mamy, że jesteśmy w tej chwili pokoleniem, które jest pokoleniem dzieci, rewolucjonistów 68 roku. Dzieci, które noszą w sobie ogromną pustkę w sercu. Dzieci, których nic nie uskrzydla, które zostały skrzywdzone, czegoś pozbawione. Dzieci, które są dzisiaj dotknięte najbardziej plagą samotności. Samotność dzisiaj jest bólem, jest chorobą, cierpieniem XXI wieku. Ilość samobójstw, ilość także samotnie wychowujących swoje dzieci, kobiet bądź mężczyzn, jest zatrważająca. W zeszłym roku rząd
Wielkiej Brytanii jako pierwszy rząd w Europie powołał do istnienia nowe ministerstwo do spraw rozwiązywania problemów samotności. To jest znak czasów. Posłuchano wówczas takiej idei, która przyszła do głowy innemu wielkiemu ateiście, zwolennikowi ateizacji świata, komuniście włoskiemu Antonio Gramsciemu, który mówił, że trzeba uruchomić powolny marsz przez popkulturę, żeby wprowadzić tę ideę oderwania człowieka od Boga, rewolucji seksualnej. Do tego mówił, nie trzeba używać aparatów represji, wojska, policji, pałowania, bicia, bo to będzie miało odwrotny skutek. Nie prześladujcie chrześcijan, nie doprowadzajcie do przelewu krwi, nie twórzcie męczenników, bo to wzmocni chrześcijan. Gdyby komuniści w Polsce to wiedzieli, nigdy by nie doprowadzili do zabicia księdza Jerzego. Ale Gramsci mówi, trzeba wprowadzić powolny marsz poprzez ośrodki badania opinii publicznej, poprzez to, co ludzie lubią, co lubicie. Poprzez strony internetowe, portale, publicystykę, filmy, seriale, kabarety, gry komputerowe. Wprowadzić to powolne przestawienie akcentu. Tę rewolucję, która zatrze różnicę między mężczyzną i kobietą. Która przedefiniuje seksualność. Nie będziemy mówić już o seksie, o płci. Będziemy mówić o rodzajach. Rewolucja genderowa dzisiaj została właśnie na tym spotkaniu Wielkiej Loży Masońskiej Wielkiego Wschodu, na tym spotkaniu na szczycie razem z niektórymi organizacjami walki o prawa człowieka, została potwierdzona. Idziemy dalej, żeby wprowadzać i pogłębiać rewolucję seksualną, przewrót kulturowy, nową definicję człowieka. Jaki jest zamiar? Zamiar jest ateistyczny. Odrzucić Chrystusa, uwolnić ludzi od Ewangelii, uwolnić ludzi od tych korzeni chrześcijańskich, które mówią, że fakt, że jestem mężczyzną, jesteś kobietą, ma związek z korzeniami naszymi, które tkwią w naszym autorze, naszym Stwórcy. Że seksualność też jest jednym ze sposobów, żeby Chrystus zrealizował się w naszym życiu. Bo jak się Chrystus realizuje? Poprzez miłość, czyli oddanie życia jeden dla drugiego. A seksualność służy człowiekowi do tego, żeby budować relację trwałą, żeby drugiemu się móc podarować, żeby móc rozciągnąć odpowiedzialność swoją własną na życie całe drugiej osoby. Ale to, co było zamiarem Boga, zostało użyte jako narzędzie zabicia Boga w naszej świadomości. Dlatego dzisiaj seksualność jest wykradana Bogu. Staje się jakby manifestem ateistycznym. Właśnie seksualność dzisiaj jest tym, co ludzi oddala od Boga. Pornografia. Dzisiaj się mówi o terroryzmie pornograficznym. Wy rodzice z miłości do dzieci kupujecie im smartfony, telefony, tablety, iPady. I wasze dzieci, wasze wnuki otrzymują nieustanne porcje pornografii. Zanurzeni są w pornografii. Przedwczoraj rozmawiałem z osobami, rodzicami, którzy zajmują się prowadzeniem młodzieży narzeczonych. Mówili mi o tym. Mów, krzycz o tym, mówią. Nie wiemy, jaki sposób znaleźć, żeby ludzi przestrzegać. Najmłodsze pokolenie zostaje utopione w pornografii. Zgodzicie się ze mną, że spożywanie ogromnych ilości pornografii w życiu nie sprzyja budowaniu szacunku do kobiety, ani do mężczyzny, ani do samego siebie. I nie sprzyja budowaniu czegoś takiego jak małżeństwo. Seksualność staje się towarem, druga osoba staje się przedmiotem do użycia. Zostajemy niewolnikami naszego własnego libido. Zdobywa górę nie to, co jest prawdziwe, tylko to, co służy moim zachciankom, co mnie wewnętrznie brudzi, rozwala. Dzisiaj jesteśmy brudni, jesteśmy zabrudzeni duchem nieczystym. I duch nieczysty dzisiaj zostaje wypuszczony z butelki popkultury po to, żeby zniechęcać do Boga, oddalać od Chrystusa, oddalać od prawdy, od pytań o
o zbawienie, zastanawianie się nad grzechem, doświadczanie przebaczenia grzechów, pytanie o życie wieczne, o niebo. Stajemy się krótkowzroczni, krótkowidzący, krótkomyślący. Dajemy sobie w życiu odpowiedzi, które mają za krótkie ręce, nie rozwiązują nam żadnych problemów. Stajemy się biedakami, stajemy się zagubieni, żyjący w chaosie. Papież Paweł VI, kiedy umierał w 1978 roku, w sierpniu, powiedział coś takiego: kiedyś będziecie wdzięczni Bogu i mnie za Humanae Vitae. Czytajcie Humanae Vitae. Zaglądajcie do tych dokumentów, za które tak dużo cierpienia ponosił papież i poniosło także wielu innych rodziców i pasterzy i do dzisiaj ponoszą. Dlaczego te dokumenty są tak kontestowane? Dlaczego jest taki atak? Taka próba, żeby to rozdeptać, zniszczyć. Żeby czasem to nie dotarło do naszej świadomości, nie ukształtowało nas. Mówię o tym wszystkim dlatego, że dzisiaj ta Ewangelia jest niezwykła. Ona mówi tak: Jezus przywołał do siebie 12 i zaczął ich rozsyłać po dwóch. I rozsyła ich w sposób zdumiewający, bo mówi: nie bierzcie ze sobą niczego. Nie opierajcie się ani na pieniądzach, ani na propagandzie. Nie używajcie także oddziaływania podprogowego. Nie ufajcie żadnej sile ludzkiej. Tylko idźcie i głoście Ewangelię. Weźcie tylko laskę do ręki i sandały. Nawet dwóch sukien nie bierzcie. I głoście Ewangelię. Daję wam władzę. Dlaczego Jezus to zrobił i kiedy Jezus to zrobił, to mnie bardzo poruszyło. Nie wiem, czy pamiętacie jeszcze, jaka była Ewangelia w zeszłą niedzielę. Śmiało, pamięta ktoś? Zobaczcie, jak jesteśmy krótkowzroczni, krótkomyślni, krótkopamiętliwi. W zeszłą niedzielę była Ewangelia o tym, jak Jezus przyszedł do swojego miasta Nazaretu. I tam nie mógł nikogo uzdrowić, bo ludzie reagowali na niego niedowiarstwem. Dziwił się, bo nie mógł nikomu pomóc, bo ludzie trzymali dystans, odrzucali go. Jezus doświadczył odrzucenia, a wcześniej, dwa tygodnie temu mówiła o tym, że Jezus pojechał do kraju Gadareńczyków i tam spotkał się z dwoma zademonionymi, potworami, których się wszyscy bali. Ludźmi, którzy mieli furię w sobie, wściekłość w sobie, gniew straszny, chęć niszczenia, potępiania. I oni byli zademonieni. Jezus wyrzucił te demony z nich, uwolnił tych ludzi od demonów i demony poszły w świnie. I potem, co się stało z tymi świniami, one pędem ruszyły w jezioro i potonęły, można było się zorientować, jaki jest kierunek działania demona w człowieku, złego ducha. Zły duch prowadzi nas lotem grubej kury, żebyśmy osiągnęli glebę. Do zderzenia z ziemią. Do całkowitego nihilizmu. Zniszczenia naszego życia. Tak działa duch nieczystości. Żeby nam odebrać wszystko. Godność, smak. Zwłaszcza zapach świętości. Nadzieję na coś więcej. Że człowiek nawet jeśli zobaczy Chrystusa ukrzyżowanego, to będzie od niego uciekał, bo będzie się bał. Że zostanie oskarżony, albo że będzie wezwany do nawrócenia. Dlatego się ściąga ukrzyżowanego z sal wykładowych, ze szpitali, z sal uniwersyteckich, ze szkół. Ludzie uciekają od tego, bo boją się skonfrontować z tą szaloną miłością. I znowu, tam właśnie w kraju Gadareńczyków, kolejny przykład tego, że Jezus zostaje odrzucony. Bo kiedy ludzie się dowiadują, co się tam stało, że Jezus uwolnił ludzi od takiej masy demonów, od takiego zanieczyszczenia, od takiego niepokoju. Co mu ci ludzie powiedzieli, mieszkańcy tamtego miasta? Powiedzieli mu: Jezu, jak dobrze, że przyszedłeś, chodź, zamieszkaj z nami, broń nas. Nic z tych rzeczy. Powiedzieli mu: odejdź od nas, zostaw nas w spokoju, zostaw nas. Nam się podoba takie życie właśnie. Trochę uregulowane, trochę uśpinione. Takie właśnie, o którym będziemy sami decydować. Takie trochę w błocie, trochę poza.
Bez konieczności myślenia, co będzie jutro, co będzie potem, jaki będzie los naszych dzieci, wnuków. Nie wiadomo, czy one się w ogóle urodzą. Mówią do Jezusa, odejdź od nas. Jezus doznaje nieustannie odrzucenia. Spotyka się z nieustanną niechęcią. Ta chrystofobia dzisiejsza, która się rozprzestrzenia wszędzie. Jeśli zaczniesz mówić w towarzystwie o Chrystusie, to odbierzesz ludziom dobry humor. To wtedy przestaną ludzie rozmawiać swobodnie, dowcipkować, krytykować, złościć się, pieklić się, bo Chrystus jest jak egzorcyzm, jak sól. I dlatego Jezus, widząc, co się dzieje, że ludzie tracą kontakt z Nim, z Bogiem, że się oddalają, że ludzi spowija, połyka, pożera ten wypuszczony duch nieczystości, dlatego Jezus zbiera apostołów. Przywołuje ich do siebie. To jest piękne w tej Ewangelii. Jezus przywołał do siebie 12. Od tego się wszystko zaczyna, od tego przywoływania. W tym drugim czytaniu słyszeliśmy tak dużo pięknych rzeczy, a to jest właściwie te wszystkie piękne rzeczy, o których mówił święty Paweł. Że przed wiekami Bóg nas wybrał, że nas przeznaczył do tego, żebyśmy się stali jak Jezus, na wzór Chrystusa. Że pomyślał o tym, żebyśmy mogli Chrystusa ukochać, żebyśmy mogli dzięki temu przylgnąć do Niego, żeby Jego przebaczenie, ten antybiotyk Boga, mógł przenikać w nas, żeby nas dźwigać, podnosić. Ten cały zamiar Boga jest zapakowany i ukryty w tym jednym słowie. Pójdź za mną. Jezus przywołuje apostołów. Po co? Żeby móc ich posłać. Żeby posłać na świat, idźcie i głoście Ewangelię. Uzdrawiajcie tych, którzy są chorzy, którzy już ledwo żyją, którym się już chce wymiotować z powodu własnych doświadczeń, którzy są okaleczeni, którzy są pogubieni, którym jest w życiu źle. Idźcie, uzdrawiajcie ich, wypędzajcie złe duchy i wyposażaj ich w moc. Nie jest to moc pieniądza, nie jest to moc nie wiadomo jakiego zaprogramowania, przygotowania. Wybiera ludzi słabych, prostych. Prostaczków. Dzisiaj też Jezus nie przygotowuje, nie buduje centrów propagandy chrześcijańskiej. Tylko wybiera prostaczków, ludzi prostych. Księgową, finansistę, specjalistę od hodowli roślin po SGGW, rolnika. Jeden zostanie księdzem, drugi zostanie małżonkiem, trzeci zostanie być może misjonarką, misjonarzem, siostrą zakonną, a może zostaniesz męczennikiem. Ale Chrystus posyła na świat, dlatego że ludzie topią się, giną w duchu nieczystym. Duch nieczysty nas zatruwa, odbiera nam życie wieczne, zamyka perspektywę nieba, świętości. Nie wiemy, dokąd idziemy. O to chodzi niektórym? Żebyśmy nie wiedzieli, dokąd idziemy? Będą nas pompować, schlebiając. Wejrzycie w swoje własne ręce. Nie musisz być katolem, nie musisz być religijny. Jesteśmy nowocześni. Studiuj. Dzisiaj jest ważny marketing. Ważne jest zarządzanie. Ważny jest coaching. Ważne są te wszystkie rzeczy, te bzdury, którymi dzisiaj buduje się mrzonki. I ludziom się nie pomaga w żaden sposób. Nie chodzi mi o kompetencje zawodowe. Chodzi mi o to, w jaki sposób ludziom się buduje fałszywą nadzieję i się okłamuje. Zapraszając do bagna, do grzechu. Kochane świnki, zapraszam do jeziora. Pobawmy się, pobabrajmy się. Powykorzystujmy się nawzajem. Potraktujmy się źle, porańmy się. I tak idziemy na zabicie, i tak giniemy. To nam mówi nieustannie Duch Święty. Dlatego Chrystus reaguje i szuka apostołów, żeby ich wysłać. Apostołów Humane Vitae, apostołów teologii ciała Jana Pawła II, apostołów miłości do Chrystusa, którą głoszą papież Benedykt XVI i papież Franciszek, miłości do Matki Bożej. Papież Franciszek, jak rozpoczął swój pontyfikat 5 lat temu, to pierwszą rzecz, którą zrobił, to
zadzwonił do arcybiskupa Fatimy i poprosił, żeby nieustannie się za niego modlono. To samo, co zrobił Jan Paweł II w stosunku do Częstochowy, do Jasnej Góry. Dlatego dzisiaj jesteśmy tutaj. Nie przyszliśmy tutaj, żeby sobie odpocząć po mundialu. Chyba, że ktoś tak. Albo spełnić obowiązek niedzielny. Jezus, za dużo gada. Będzie mnie za dużo kosztował ten obowiązek. Jesteśmy tutaj po to, żeby doświadczyć, dać się zaskoczyć. Ta Ewangelia przychodzi się spełnić pośród nas. Jezus przywołuje do siebie apostołów. Tych, których chce. Aby ich móc rozesłać, wyposażając w moc. Tę moc, która pochodzi od laski w ręku, to jest krzyż, głoszenie krzyża, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, kerygmatu, dobrej nowiny. I mówi Jezus, i weźcie sobie tylko sandały na nogi, bo sandały to jest gotowość kochania, gotowość, żeby pójść, głosić Ewangelię. O, jak piękna jest dzisiaj ta Ewangelia. Oby się spełniała pośród nas. Panie, zmiłuj się nad swoim Kościołem. Spełnij ją wobec nas.